Triss nie potrafiła pomóc Geraltowi, ale skierowała go do Corin Tilly, onej romantki, która zajmowała się odnajdywaniem zaginionych. Onej romantka Corin Tilly sprawiła, że Wiedźmin wyśnił spotkanie Ciri ze mną, czyli z Jaskrem. Geralt wiedział więc, że jeśli chce odnaleźć Ciri, musi najpierw odszukać starego przyjaciela. Co ty se kurwa myślisz? Kim ty kurwa jesteś? Zdechniesz za to, coś uczynił. Co tu się dzieje? Ten Dwan sprzedawał fistech młodym elfom. Brudny towar, od którego co drugi umarł. Ugarstwo! Chcą mnie zabić i okraść! Pomóż mi, błagam. Sprzedawałeś truciznę. Szkoda, że nie widziałeś 17-letniego chłopca, który umierał w spazmach. Błagam! Wszystkie elfy nienawidzą ludzi i chcą się na nich mścić. A co? To moja wina, że wasza cywilizacja się rozpadła. Zamknij się, trucicielu. Samo sprzedawanie fistechu jest łajdactwem, a sprzedawanie skażonego fistechu to skurwysyństwo, za które musisz ponieść karę. Nie! Nie pozwól im mnie zamordować! Dzięki, Vatgern, że pozwoliłeś nam zrobić to, co słuszne. Vafeil! Nie lubimy tu włóczęgów. Ja w sprawie ogłoszenia. Ponoć szukacie kogoś, kto pozbędzie się potwora. A tak, nadzorca Lundię wywiesił. Jakaś bestia nawiedza przedmieścia i morduje ludzi. Strach wyjść z domu po zmroku. Mam zamiar zapolować na tego potwora. To musisz się pośpieszyć, bo ktoś już się zgłosił. Kto przyjął to zlecenie? Nie widziałem tego człowieka. Powiedzieli mi tylko, że znalazł się jakiś śmiałek. Kiedy znaleźliście ostatnią ofiarę? Wczoraj w nocy zginął Hubert. Żebrak, ale porządny. Pozwalałem mu od czasu do czasu nocować w szopie. O, tam, po prawej. Eustachy jeszcze nie przyjechał po zwłoki. Leżą, gdzie je znalazłem. Ktoś widział potwora na własne oczy? Nie, tylko ciała. Bestia zawsze pojawia się w nocy i wybiera sobie samotne ofiary.
Dzięki. Bywaj. Wyssano z niego krew, gdy spał. Wampir niższy. To nie jest trop Garkaina ani Fledera, a więc Ekima. Wygląda na to, że był osłabiony i skradał się na brzeże. To nie jest ludzka krew. Potwór był ranny. Tutaj kończy się trop. Poszukam śladów po drugiej stronie. Truchła szczurów bez jednej kropli krwi, a więc Ekima. Witaj, Lambert. Dobrze cię widzieć, wilku. Postanowiłeś polować w Nowigradzie? Nigdy nie lubiłeś tego miasta. Dalej go nie lubię, ale mam tu sprawę do załatwienia. Ta twoja sprawa do załatwienia, to coś, w czym mógłbym ci pomóc? Być może, ale pomówimy o tym później. Chodź odebrać nagrodę, śpieszy mi się trochę. Powiedzmy, że należy ci się połowa, niech stracę. Dołączę do ciebie później. Zaczekasz? Niech będzie, byle niedługo. Wiesz, gdzie urzęduje nadzorca? Tak, uciąłem sobie tam pogawędkę z jednym strażnikiem. Do zobaczenia.
Chodźmy po nagrodę. I co? A jak myślisz? Zrobiliśmy, co do nas należało. Czas na zapłatę. Poczekajcie. Pójdę do nadzorcy i przyniosę nagrodę. Sami sobie poradzimy. Lepiej nie opuszczaj posterunku. Co racja, to racja. Wchodźcie. Pozbyliśmy się potwora z doków i przyszliśmy po nagrodę. Wiedźmini? Odkąd to podróżujecie parami? Na samotnego Wiedźmina czyhają rozliczne niebezpieczeństwa, na przykład bandyci. Radzę spuścić z tonu. Mów, gdzie znajdę Bertrama Taulera. Kogo? Zaufaj mi, Geralt, to ważne. Muszę się czegoś dowiedzieć. Nie znam żadnego Taulera. Bierzcie pieniądze za potwora i wypierdalać, zanim się zdenerwuje. Gdzie jest Bertram Tauler? Pytam po raz ostatni! Straże! Do ciemnicy z nimi! Więcej z nim kłopotu niż z Ekimą. Tauler zniknął, przysięgam. Inni też, wiem tylko co z Wien. Zatem co z Wien? Teraz cięgiem pije w siedmiu kotach. No widzisz. To morderstwo było konieczne? Tak. Zaraz zjawi się tu więcej strażników. Chodźmy stąd. Spotkamy się w siedmiu kotach i tam ci wszystko opowiem. W karczmie, w której przysiaduje Wien? Tak. Do zobaczenia.